Cześć, witajcie na kanale Insta Drifting. Dzisiaj podziałamy sobie coś przy pocisku, już taką wieczorową porą, właściwie przy zachodzie słońca. Czasu w tym tygodniu mam mało, bo zbliżają się moje wakacje, które planowałem już od roku, to też fajnie byłoby im się troszkę oddać, zamiast całą uwagę poświęcać dla pocisku. Chodźcie, pokażę wam, jak wygląda obecnie środek, bo trochę się zmieniło. A więc każdorazowo muszę wyciągać moje ukochane czerwone wnętrze, którego chcę się pozbyć za wszelką cenę. Tak obecnie wygląda środek. Usunęliśmy jakieś drobne ogniska rdzy. Całość jest już zapodkładowana i gotowa na przyjęcie przewodów, które Przemek obiecał mi zamontować w tym tygodniu, tak więc trzymajcie go za słowo, bo jeżeli to zrobi, to będzie duży krok do przodu w budowie pocisku. Dobra, a więc teraz zerkniemy sobie na silnik, którego tutaj nie ma. Wezmę sobie tylko maskę i zaraz wam pokażę, co tutaj będziemy działać. Dobra. Tutaj się dzieje tyle, że magiel, mimo że jest przekręcony tak prowizorycznie, no to nie jest w żaden sposób połączony z kolumną kierowniczą, ponieważ nie miałem tego łącznika, ale już udało mi się go dostać i jest tam pewne zadanie do wykonania. Dobra, a więc tak wygląda łącznik maglownicy z kolumną kierowniczą BMW36. Jak widać, ta seryjna guma jest już troszeczkę zmęczona życiem, ale ja sprawię, że zostanie drugie, ponieważ mam taki oto element od firmy Stromflex, a który zastąpi tą seryjną gumę, a jako że on jest wykonany z poliuretanu, to myślę, że w tym przypadku będzie już nieśmiertelny tutaj. Ta seryjna guma po tylu latach, no to miała prawo się zużyć i wychodzą z niej po jakimś czasie takie sznureczki i przerwanie tego elementu, myślę, że nie muszę tłumaczyć, czym może poskutkować. Też naprawdę fajnie się zająć tym elementem i albo zadbać o nowy, taki sam, albo zastąpić go jakimś ciekawym zamiennikiem. Żeby wymienić ten element, to tutaj będziemy musieli odkręcić te dwie śruby, jedną i drugą. Natomiast w tych miejscach są nity i trzeba będzie je rozwiercić. Natomiast w tym nowym elemencie wszystko jest skręcane na nakrętki samohamowne. To też nie ma prawa się rozkręcić. Częściowo już uwolniliśmy tą gumę. Tak więc pozbyliśmy się już starej gumy, do niczego się nie przyda. Całe szczęście, bo była naprawdę niewdzięczna. No i co, teraz bierzemy się już za montaż nowej, świeżutkiej. Ręce. Co masz do zrobienia dzisiaj tylko? Żeby nie było później, ja to chcę mieć udoku. No. Już kończę. Ale naprawdę, zakładasz tylko tego bananka na ten gadzikit? Co? Tak wygląda element skręcony na gotowo. Lecimy go założyć. A więc kolejny dzień działań. Wczoraj szybko zrobiło się ciemno, bo było już późno i nie za bardzo było wam co pokazywać, bo nie za bardzo było już cokolwiek widać. Tak więc zrobię to dzisiaj. Na obecną chwilę mam już połączony magiel z kolumną kierowniczą, BMK już skręca. Za moment zamontuję sobie serwo, poskładam kilka pierdół i będziemy mogli przejechać BMW w inne miejsce. Tak więc pocisk od dawien dawna zrobi swoje pierwsze metry. Tak to wygląda. Łącznik kolumny kierowniczej jest już zainstalowany. Wygląda naprawdę mega spoko. Idealnie wpasowuje się tutaj do komory. Całość już skręcona. Ustawiłem sobie zbieżność na oko. Koła troszkę rozbieżne. I tak jak mówiłem, BMW będzie mogła poruszyć się o własnych siłach z tego miejsca, w którym stoi już bardzo, bardzo długo. Tak więc najwyższy czas, żeby wreszcie je zmieniła. Tak więc teraz biorę sobie kluczyki i przejdziemy do przestrzeni bagażowej. I teraz będę miał arcyzadanie znaleźć pośród wszystkich tych części serwo hamulcowe. Tak więc wygląda serwo, którego użyjemy. Wygląda na serwo z jakiegoś Japońca. Natomiast jest mały problem, ale taki problem to nie problem. Nie pasuje do końca w otwory, które są w BMW36. Trzeba będzie troszeczkę je przerobić, ale sprostamy to.
A więc witajcie po krótkiej przerwie, a właściwie to wcale nie takiej krótkiej, bo niemalże 2 tygodnie nie było mnie przy pocisku. A to, że przy nim nie byłem, to nie znaczy, że o nim nie myślałem, bo było wręcz przeciwnie. I jak sami widzicie, nie ma go już za mną, jest w zupełnie nowym, innym, lepszym miejscu. I troszeczkę się zmieniło od ostatniego razu, o czym zaraz wam opowiem. Dobra, a więc idziemy do mojej gangsterskiej fury. Najczarniejszej, najmroczniejszej na tym placu. Zajrzymy sobie do środka, bo Przemek przez ten czas, kiedy mnie nie było, miał coś podziałać. I już na pierwszy rzut oka widziałem, że coś tu się zmieniło. Jak widać, jest przewód hamulcowy poprowadzony w środku. Tutaj taki zawijas z miedzianej rurki. Tam będzie prowadzony hydrauliczny ręczny. Hydrołapa, jak kto woli. A pod maską, no właśnie, a pod maską niemalże wszystkie przewody hamulcowe. Serwo już siedzi na swoim miejscu. Z jakiegoś JDM-a. Troszeczkę było problemów ze spasowaniem go, ale całe szczęście się udało. Przewody rozprowadzone. Jeszcze brakuje przelotek, trójników, ale to wszystko jest już na dobrej drodze, aby to poskładać, odpowietrzyć i aby auto już hamowało. Nie jest to może jakiś najciekawszy etap prac, ale niezbędny do tego, aby móc przejść dalej, aby zmontować środek, aby przystąpić do silnika, na który mam plan, że już ruszymy od następnego tygodnia na grubo. W poniedziałek jestem umówiony na ściąganie głowicy, na wyciągnięcie tłoków, silnik oddamy na pomiary, no i dowiemy się, co z nim dalej i w jaki sposób będzie odbudowywany. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to małą nieobecność na kanale, ponieważ musiałem się udać na małe tygodniowe wakacje, tak aby złapać troszeczkę tej pozytywnej energii i motywacji do skończenia projektu, ale nawet przez ten czas udało mi się zamówić kilka części, które będą niezbędne do dalszego etapu budowy pocisku. I tak się przypadkiem złożyło, że mam je tutaj ze sobą i zaraz wam je pokażę. Tak więc na początek nawisieńki regulator cienia paliwa Aeromotiva pozwoli nam jeszcze bardziej zwiększyć wydajność wtryskiwaczy, które są dosyć sporych rozmiarów. To też myślę, że tego paliwa będzie z zapasem, przyszłościowo na dużo większą moc. Kto wie, może z czasem zacznie jej brakować. Dalej mamy taką małą paczuszkę, ale równie ważną co poprzednia. Taka malutka błyskotka. Jest to podstawka pod filtr oleju, dzięki czemu będziemy mogli zamontować zewnętrzną chłodnicę oleju. A przy okazji tutaj są takie zaślepki na czujniki, na czujnik ciśnienia oleju i temperatury oleju. Niezbędne parametry, aby jeździć w lifcie i nie martwić się o silnik. I mamy takie oto maleńkie cudeńko, które ma aż 7 dyszy rozpylających paliwo, dzięki czemu ta mieszanka spala się w komorze spalania bardzo dobrze. Paliwa na pewno nam nie zabraknie. Nowe łapy silnika dla 2JZ, 1JZ wyglądają dosyć solidnie, to też myślę, że nie będzie z nimi problemu. Niestety stare łapy nie pasowały pod moją nową, dużo wytrzymalszą koncepcję układu napędowego, to też byłem zmuszony zmienić je na takie. Natomiast tutaj mam części niezbędne do budowy układu dolotowego i do układu chłodzenia. Udało mi się kupić okazyjnie z innego projektu, którym również było BMW E36. Jednakże silnikiem JZ, 1JZ właściwie, i to wszystko też pasuje, dzięki czemu uda mi się zaoszczędzić dosyć sporo czasu i przy okazji trochę pieniędzy. Teraz chyba najcięższy i najdroższy element, jaki udało mi się do tej pory kupić, a mianowicie sprzęgło, kawał sprzęgła, dwuterczówka, zdolna przenieść nawet 1000 Nm momentu obrotowego. Potężne wartości, w aż tyle nie celujemy, ale myślę, że nie będzie problemu z solidnym kopaniem. Natomiast ten element to stalowa przekładka między silnik a skrzynię biegów, dzięki czemu możemy spiąć japońskiego JZ-a z niemiecką skrzynią z BMW, która jest mega wytrzymała. Idźmy dalej. Tutaj trochę śmieci, z których zaraz nam się coś wyłoni. No sobie położymy na bok, zaraz do tego wrócimy. No w tym oto pudle krył się
bezpieczny, ale bezpieczny chyba tylko z nazwy zbiornik paliwa, po prostu zbiornik paliwa aluminiowy, 20 albo 30, jeżeli chodzi o litraż. Do tego idą w pełni zakute przewody przy zbiorniku, wszystkie wraz z filtrem paliwa. W środku tutaj jest pompa i jeszcze jedna jest przykręcana, właściwie nie przykręcana, a wkładana tutaj do skrzypota, w którym jest właściwie cały czas zanurzona, dzięki czemu paliwa jej na pewno nie zabraknie. Całość przewodów przy zbiorniku, jak mówiłem wcześniej, jest zakuta. Przy silniku również taka będzie, dzięki czemu będzie mega bezpiecznie, a to w drifcie niesamowicie ważne i myślę, że nie ma co oszczędzać na układzie paliwowym, bo to się może zemścić. Części przybywa, tak więc pora podjąć rękawice, poskładać to wszystko w jedną całość. No i kiedyś wyjechać, bo sezon upływa niestety nieubłaganie. W tym odcinku to wszystko. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli podoba Wam się ten odcinek. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to wbijajcie naszego Instagrama, a w sobotę i w niedzielę możemy usłyszeć się podczas transmisji na fanpage'u Drift Open z rundy w Koszalinie. Najbardziej wakacyjna i najcieplejsza runda w tym sezonie, tak więc fajnie być tam na żywo. Tak więc kto jest z okolicy, no to myślę, że do zobaczenia. Cześć!